niedługo później został zarekwirowany przez okupanta. Niemcy opanowali urzędy, sklepy, magazyny. Ponieważ chodziło im o zarejestrowanie inteligencji, otworzyli kościoły i szkoły. Od połowy października uruchomiono szkołę w Unikowie. W strachu i w ciągłej niepewności, według starych programów, uczono dzieci do Bożego Narodzenia. Ponieważ nikt nie mógł podjąć się nauczania wprowadzonego do szkół języka niemieckiego, całą zimę wraz z innymi nauczycielami Władysław Prorok chodził na przymusowe kursy niemieckiego, które w Złoczewie zorganizował i prowadził Alfred Lerke. Po feriach do szkoły nie powrócił, rzekomo z braku opału i funduszy na opłaty. Jednak był już zarejestrowany przez władze niemieckie. W lutym w wyniku łapanki aresztowano Władysława Proroka i jego żonę. Po tygodniu zwolniono ich, ale szkoły nie otwarto. 26 kwietnia 1940 roku Władysław Prorok został ponownie aresztowany przez gestapo w Słoczewie. Był więziony m.in. w Sieradzu i w Znojskiej Woli. Trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 5861. W dniu 5 czerwca 1940 roku został skierowany do obozu koncentracyjnego w Guzyn. Według tamtejszego rejestru zgonów Władysław Prorok zmarł w dniu 12 marca 1941 roku o godzinie 13. Jako przyczynę śmierci podano nerczycowy, serce, osłabienie, krążenie. Władysław Prorok za udział w I wojnie światowej i walce o niepodległość otrzymał Krzyż Waleczny z dwoma okuciami oraz Krzyż Kaniowski. W 1931 roku został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Na cmentarzu w Grobowcu Tarnowskim znajdują się symboliczne prochy zmarłego. Żona Janina Prorok zmarła 21 września 1975 roku. Została pochowana na cmentarzu katolickim na Dołach w Łodzi. Dziękuję za uwagę. Zabranie głosu prosimy teraz pana Bartosza Bijak, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Łódź. List okolicznościowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na uroczystość odsłonięcia tablicy żołnierza Legionów Polskich Władysława Proroka w Unikowie. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Jakże aktualne są dzisiaj te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, ojca odrodzonej po wiekowej niewoli Rzeczypospolitej Polskiej. W chwilach zwycięstwa, gdy Polska wracała na mapę Europy, wiedział on jak nikt inny, jak ulotne mogą być chwile triumfu, że walka o budowę silnego państwa i o utrzymanie jego niepodległości dopiero się rozpoczęła. Te słowa marszałka okazały się prorocze. Jak trudną lekcję z obrony wolności przyszło zapłacić temu pokoleniu, które rodziło się i wzrastało wraz z niepodległą. I jak wielką cenę przyszło tym wspaniałym młodym ludziom zapłacić za wierność okazaną obywatelskim i patriotycznym cnotom, kiedy nad ojczyzną znów zebrały się ciemne chmury. Jednym z tych, którzy odpowiedzieli na zew wolności, był Władysław Prorok. Żołnierz Legionów Polskich, obrońca odrodzonej Rzeczpospolitej, wychowawca młodzieży w duchu umiłowania ojczyzny, a wreszcie męczennik w niemieckim obozie koncentracyjnym. Przedstawiciel pokolenia miłującego wolność nad wszystkie inne ziemskie sprawy. Miłującego wartości bezcenne i najświętsze do samego tragicznego końca. Wstępując do Legionów i rozpoczynając swój szlak wolności, Władysław Prorok wiedział o trudach drogi, jaką rozpoczął. Wiedział, że usłana ona będzie raczej cierniami niż kwiatem łatwego zwycięstwa i uczuciem szybkiego spełnienia. Ale bez względu na to, dokąd rzucił go los, szedł nią dumnie. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch, pisał Zbigniew Herbert, jeden z największych polskich poetów. Jak bardzo można odnieść te słowa do historii życia naszego bohatera. Odsłaniając tablicę poświęconą Władysławowi Prorokowi, którego można nazwać przedstawicielem Unikowa w dziele wskrzeszania i obrony niepodległości Polski, winni jesteśmy pamięć i szacunek wszystkim budowniczym II Rzeczpospolitej. Bez względu na ich poglądy polityczne i pochodzenie społeczne, bez względu na to, czy o niepodległość walczyli na polach bitew, w szkołach czy przy dyplomatycznych stołach. Czy byli generałami, politykami, nauczycielami, czy też prostymi robotnikami i chłopami. Każdy z nich był potrzebny, każdy z nich niepowtarzalny.
niepowtarzalny. Każdy nosi w sercu Polskę. Dzisiaj głośno wypowiadamy ich imiona z złotymi zgłoskami zapisane w najnowszej historii ojczyzny. Wymieniamy je z wdzięcznością za to, że możemy dziś żyć w niepodległej Polsce. Ze szczególną wdzięcznością wspominamy zaś Władysława Proroka. Ofiara jego życia nie była daremna. Cześć i chwała bohaterom. Podpisał Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa, dnia 8 listopada 2018 roku. Teraz nastąpi odsłonięcie tablicy. O jej odsłonięcie prosimy pana Bartosza Bijak, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Łódź, panią Justynę Pałka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Unikowie, druha Franciszka Kołodziejczyka, prezesa OSP Uników. Patrzeć! Na prawo! Patrz! Poświęcenie tablicy prosimy księdza proboszcza Damiana Słodwińskiego i księdza kanonika Roberta Barbuszyńskiego. Nadszedł czas na złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. W imieniu wszystkich jednostek OSP z parafii Uników kwiaty złożą. Druh Czesław Leśnik, prezes OSP Lipicze, druh Andrzej Kałuża, prezes OSP Grójec Wielki, druh Jerzy Jędraszczyk, prezes OSP Owieczki. Prosimy delegację o składanie kwiatów.
Pasuś! Pasuś! Prosimy parafialną strażacką orkiestrę Dentom o odebranie utworu okolicznościowego. Całej naszej społeczności szkolnej chciałabym wyrazić serdeczne podziękowania za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję jako osoba sprawująca właśnie funkcję również dyrektora tej szkoły w Unikowie. Tutaj też są po części moje korzenie i tutaj też mam ogromną przyjemność właśnie złożyć te kwiaty i złożyć podziękowanie. Podziękowanie i wdzięczność chciałabym również złożyć wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta tablica tutaj pojawiła się. Wszystkim tutaj lokalnym działaczom, panu prezesowi wraz z całą tutaj strażą OSP, wszystkimi dobroczyńcami oraz wszystkim tym z zewnętrznych instytucji, którzy zrozumieli tą potrzebę i również pomogli właśnie w upamiętnieniu tego wspaniałego człowieka, jakim był właśnie nasz tutaj kierownik, prorok. Tak jak pani Ania czytała w broszurze, był to człowiek, który nie tylko walczył, ale też przelał tragicznie swoją krew za to, aby dzisiaj uczniowie i cała społeczność naszej szkoły, naszego środowiska mogła uczyć się w wolnych, bezpiecznych warunkach. Ale również wspomnę to, co ksiądz proboszcz powiedział na dzisiejszym kazaniu. Pamiętajmy o tym z pokorą, że nic nie jest nam dane na zawsze, że to, co wypracowujemy, to dzięki właśnie wspólnocie, dzięki właśnie zaangażowaniu wszystkich i wspólnej współpracy. Tutaj też miałam przyjemność i mam tutaj ze sobą moje uczennice mają broszury. Miałam właśnie tą przyjemność rozdrukować dla wszystkich tu Państwa. Dziewczynki w międzyczasie rozdają te broszury, przygotowane tak pieczołowicie przez panią Anię, razem ze współpracy tutaj z panem wymienionym na ostatniej stronie. Udało nam się również wkleić na ostatniej stronie zdjęcie właśnie z dzisiejszej uroczystości. I chciałabym również zaprosić na dalsze obchody uroczystości do sali OSP. Tam nasi uczniowie
przeniosą nas w atmosferę świętowania tego wspaniałego święta, święta naszej pięknej, niepodległej Polski. W imieniu swoim i w imieniu wszystkich nauczycieli bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. W imieniu Rady Miejskiej Złoczewa pragnę podziękować za możliwość uczestniczenia i za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Nakreśliliśmy parę słów, które chciałbym Państwu przekazać ku pamięci Władysława Proroka. Są takie chwile, w których trudno wyrazić słowami natłok kłębiących się myśli, głębię doznań, przeżyć i wzruszeń ludzkich. Taką chwilą bez wątpienia jest złożenie hołdu cichemu bohaterowi wojny i okupacji, Władysławowi Prorokowi. Symboliczne odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci tego wielkiego człowieka i żołnierza Legionów Polskich jest okazją do refleksji i zadumy nad życiem ludzkim pokrętnymi drogami prowadzącymi do wolności naszej ojczyzny. W jednym życiu jak w soczewce odbija się historia Polski pierwszej połowy XX wieku. Z walecznością, determinizmem, bohaterstwem i bezgranicznym poświęceniem do ojczyzny. Z pracą na rzecz społeczeństwa oraz ze zwykłą codzienną egzystencją wraz z martyrologią przerywającą ludzkie życie w obozach koncentracyjnych. Tym bardziej znamienna to historia, że rozgrywała się na naszych terenach. Gdyby nie różnica czasu, powiedzielibyśmy obok nas, a bohater to zwykły, niezwykły człowiek. Jeden z wielu, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej Polsce. Cześć jego pamięci. Rada Miejska z Złoczewa. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że raz jeszcze zabiorę głos, póki jesteśmy w pełnym składzie. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej chciałbym podziękować prezesowi Kołodziejczykowi za podjęcie takiej inicjatywy, księdzu proboszczowi za zgodę, żeby ta tablica zawisła tutaj u Nikowie na kaplicy i włączenie się w naszą uroczystość. Dziękuję za, jesteśmy dopiero w połowie, ale dziękuję już za organizację tej uroczystości. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Dziękujemy za uświetnienie jej bocztom sztandarowym i ruchom ochotnikom. Pani dyrektor przygotowała broszurę. My również mamy dla Państwa ciekawe materiały edukacyjne, które już czekają na sali. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś z zebranych? Dziękuję bardzo za te słowa podziękowania pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej Szkoły.